going down. I'm yelling timber, you better move. W Rytmie Miasta to nowy program SGH TV, który stworzyliśmy specjalnie dla Was, studentów SGH. Pokażemy w nim miejsca, do których warto się wybrać. Odwiedzimy muzea, kluby, kawiarnie, będziemy na koncertach, pokażemy premiery filmowe i teatralne. Będą także konkursy. Darek Wojdyga. Renata Gąsecka. Zaczynamy. Na początek zapraszamy Was do Muzeum Narodowego, które możecie odwiedzić w każdy dzień tygodnia oprócz poniedziałku, a we wtorek możecie zrobić to za darmo. My znajdujemy się w Galerii Sztuki XX i XXI wieku Muzeum Narodowego. O tym miejscu opowie nam pan dyrektor Piotr Rybson. Najważniejsze dzieła bądź najważniejsi artyści, jacy tutaj są prezentowani, to? No trudno mi jest wybrać najważniejszych artystów spośród kilkudziesięciu, którzy są tutaj prezentowani. Są pokazywani zarówno artyści dwudziestolecia międzywojennego z takimi wielkimi nazwiskami jak Strzemiński, czy Starzewski, czy Szczuka, Tamara Łępicka, krąg kapistów, artyści lewicy, artyści awangardy, po artystów powojennych. Ewa gra w orkiestrze na oboju. Od kiedy pamięta, poświęca swoje życie rodzinie i dążeniu do muzycznej doskonałości. Kiedy przypadkowo odkrywa swoje potrzeby, postanawia odmienić swoje życie. Allegro Moderato w reżyserii Krzysztofa Rykowskiego opowiada o dążeniu do wolności i byciu sobą bez względu na oczekiwania i oceny innych osób. Ten, jak także i wiele innych spektakli, możecie obejrzeć w Teatrze Dramatycznym w ramach akcji Teatr Przyjazny Studentom za jedyne 20 zł. 28 marca warto także wybrać się do kina. Droga do zapomnienia opowiada o byłym więźniu japońskiego obozu jenieckiego, w którym przeżył traumę. Po wielu latach dowiaduje się on, że jego oprawca wciąż żyje. Czy konfrontacja z wrogiem pozwoli mu odzyskać wewnętrzny spokój? Przeddzień głównych konkurencji w ramach Orlen Warsaw Marathon możecie wziąć udział w charytatywnym marszobiegu Bieg na tak, biegam, bo lubię na dystansie 4,6 km. Wystartuje on 26 kwietnia o godzinie 17 z Placu Zamkowego, a zakończy się na błoniach Stadionu Narodowego. Bieg jest bezpłatny, a zgłoszenia internetowe możecie wysyłać do 2 kwietnia. Na koniec zabieramy Was w jeszcze jedno miejsce. Gadka Szmatka to klimatyczna klubokawiarnia, w której możecie dobrze zjeść i posłuchać dobrej muzyki, a w menu m.in. bardzo duży wybór regionalnych piw. W marcu odbędzie się tu także wiele stand-upów oraz koncertów, m.in. The Dumplings. Można ich nazwać największą sensacją muzyczną 2013 roku. Ponad 13 tysięcy fanów na Facebooku w jeden miesiąc to nie przypadek. W lipcu posłuchacie ich na Openerze, a już teraz w Gadce Szmatce odbędzie się ich koncert, dokładnie 22 marca. I z tej okazji mamy dla Was konkurs. A do wygrania podwójna wejściówka na koncert The Dumplings oraz 5 kuponów na regionalne piwo w Gadce Szmatce. Pytanie konkursowe brzmi, kto jeszcze w marcu wystąpi w Gadce Szmatce? Odpowiedzi wysyłajcie na adres kontakt@sghtv.pl w tytule maila wpisując Gadka Szmatka. Czekamy do 7 marca. Na dzisiaj to już koniec. Do zobaczenia w kolejnym odcinku w Rytmie Miasta.